Cześć, cześć. Witajcie moi kochani w nowym vlogu. Dzień, czas rozpocząć. Już ubrana, ugotowana. Gotowa. Z tego względu, że to jest ten dzień, w którym wyruszę z kasą fiskalną, po to by ją coroczny taki przegląd trzeba zrobić. Więc na łódź. Czas zacząć i dążymy, biegniemy. Opracowałam sobie jakiś plan mapowy i będziemy działać. A 3 stopnie, nie ma słońca, nie ma mrozu, połówka grudnia, jeszcze nas nie zasypało, nie zaśnieżyło, bardzo dobrze. Natomiast ja lecę, pędzę i życzę wam dobrego dnia. Wiśnia w królestwie kisaków. Co widać? Co widać? No. Szukam kisaka idealnego. Jest takie pomysły niepotrzebne. Ogólnie jesteśmy w hurtowni papierniczej. Za bardzo tu nie. No, wiśnia tu już mieszka od paru lat. Rzadko tu jesteśmy, jak już wejdziemy, to na 5 godzin. To co tu odkładam, już bardzo. Tego to nie chcę. Pętel, draszcze. Tego to naprawdę ozdób świąteczny mamy. Ładnie. Proszę. Biury. Fajnie. To ogląda kalendarz, ale tam są lepsze rzeczy. Biblia. Dla kobiet, bo dla mężczyzn nie. A dla kobiet, bo co? Bo mam trochę jakieś dzieci sprawiedliwe. Kobiety, które zawstydzają. Drama jakiś jest tu z tym. Zawsze ten biblijny papier był taki dziwaczny. Uwielbiałam go. Ale drama. A tu mamy piękne świeczniki. O. Żeby nie było. Jedziemy dalej nagrywać.
Poczekaj sekundkę, bo chciałam zdjęcie zrobić. Jesteśmy... Tam jest ten śmieszny jednorożec? Taki pół? A gdzie? No to chodźmy do jednorożca. Masakra jakaś. Pół jednorożca. Chciałam ułożyć zdjęcie. A ja się nie widzę. Dobra. A, to pół, ale to jest, wiesz co, ten kawałek. Mhm. To pół jednorożca. Jak się pani podoba jednorożec? No, to pół jednorożca, które zastałam, bo resztę wygryźli, może być. Ciekawe dlaczego. Tak, światełki. I mamy oświetlone kamienice, oświetlony kawałek, a ja idę sobie zrobić chyba zdjęciora w ramku. No bo ładnie wygląda. Nie, żeby tamto całe podwórko mam ładnie oświetlone. A my już się zbliżamy do jarmarku świątecznego i stoją budki. Gdzieś była loka, ale nie wiem gdzie. I co? I kilka budek stoi. Tu mamy... Nie wiem co. Tu mamy jakieś przetwory jedzonkowe. Miody. Frytki belgijskie, gdyby ktoś chciał. Coś mało świątecznie jest. Wata cukrowa wielokolorowa. Znowu jedzonko. I bursztyny mamy. Idziemy obejrzeć chociaż. O, i mamy jeszcze ręczne roboty i czapki. Super wyglądające.
Właściwie to calutka Pietrynka oświetlona, ale samochody po niej jeżdżą. Od kiedy samochody jeżdżą po Pietrynie? Cepelia, chodźmy zobaczyć Cepelię. Tam. W Cepeli są ludowe rzeczy. Co oznacza, że są fajne. A, dzisiaj w radiu mówili właśnie o tych maskotkach, że z wytwórni filmowej misie. Dorota, tu są te miśki. No właśnie, że są misie i są magnesy. Takie łódzkie bardzo. W Pinki to nic tęczowego nie ma, tylko co? Biało-czerwone misiaczki. O, i Bolesław, krakowianka musi być. Bolesław, Bolesławiec. A tu jaki komplet, zobacz. O ja. A tu jaki dzwonek do herbaty. Jaki dzwonek do herbaty, aż bym piła herbatę. I tam łyżki. Łyżki za zupę. Makaron i takie dam. Piękne są te Bolesławce. A tam są jeszcze w środku choinki. Bolesławieckie. Gdzie, gdzie? O te takie. Ojej. Nie? Pająki? Tak, ten? Ale pewnie w różnych pięknych. Różne są. Super. Proszę bardzo, można portfel na dzisiaj kupić. No nawet nie zdążymy, to przesuniemy. Trzeba o portfelu pomyśleć. Jaki maleńki na karty. O, a ten ładny taki. W ogóle strasznie dziwacznie się czuję, jak widzę auta na Piotrkowskiej. Nie wiem, kiedy to się stało. Może ma to jakiś sens głębszy. Ale idę w kierunku światła. Bo dużo jakichś rzeczy tu jest. A też ogrodzonych. Mamy ptaszki. Tu zawsze były jakieś sanie Mikołaja albo inne rzeczy. Mamy ptaki. Duży prezent. I znowu ptaki. Także. A tu mamy ogromnego renifera świetlnego. A tam zaczepiste fontanny, do których zmierzę chyba zaraz. A tu coś może też będzie? Nie, z tej strony nie mam. Renifer. Fontanny. Piękne. A tu jest, kocham Łódź, taki mały napis. Really? Ale zobaczcie, ile światełek. Jak ładnie. Super. Nie wiem, czy dobrze będzie widać, słuchajcie, ale domek z piernika. Proszę bardzo. Jest. Ładny. Ale zobaczcie, jaka stara apteka. Ej, po prostu. No, zobaczcie sufit, jakie piękne meble. Widziałaś, młode, jakie meble ładne? Piękne, nie? Ale od szybki się zaczęło. Super, taka stara apteka. A tutaj dawno, dawno temu był McDonald's. Teraz widzę, że mamy znowu leśne zwierzątka. A my zmierzamy w kierunku pasażu Róży cały czas. I mamy stół. Nie ma światełek, jest ciemno, ale mamy, o, wszystko w szkle. W lusterkach. To jest komnata lustrzana. To jest dopiero, zobacz. To są dach. To nie jest tylko tak. Super. Szkoda, że tak ciemno. Ale pięknie. Super. Bardzo mnie to cieszy. Złam z tego serca.
Powiem wam, że tak między Bogiem a prawdą dawno w takiej szklanej pułapce nie byłam. Zobaczcie, jak to wygląda. No myślę, że to takie cienkie podwóreczko to może, tak? Ale warto, warto tu wejść i zobaczyć wszystko w szkle. Wszystko. Calutka kamienica. O, proszę bardzo. Góra, dół. Super. Super, po prostu. Tutaj właśnie, o. Cała. Saluteńka. Rebelka. Już końcówka naszej podróży. Kocham Łódź i gdzie ta choinka. Czyli choinka była tylko na początku tegoż przybytku. A tu napis. No nic, no. Nie ma choinki. No ja właśnie patrzę. No. Były też tam, a to chyba jakiś pomnik, tak? Nie, to jest pomnik, tak. Nie ma tutaj. Nie. No dopiero. Kogo my mamy? Dzień dobry. Już jest tak wyzłocony. No, naprawdę. Tak było. Dzień dobry! Spotkanie na świecie je. Czy one tutaj dobrze czarują? Tak, na tym jarmarku. Tak, tak. Ale to jest alkoholu. To jest alkoholu, to jest. Thank you.
jeszcze tak na koniec dnia pokażę Wam zakupy ze sklepów, które widzieliście wcześniej. Taki bardzo fajny notes. No jest taki B5, nie, będzie B6. B6 we wkratkę. A taką wyraźną, fajną jest taki kep. Bardzo lubię. Naboje do piór, bo iż używam piór czarne. Czerwony marker wielkości M, do run, czarne snowmeny do pisania run, 2004 mm cienkopisy, kolorek taki niebieski, kolorek brązowy cienkopisa też 04 do księgi cieni. Brązy fajnie wyglądają, taki jeszcze fioletowy. To wszystko kolory długopisów. A ten, żebyście mnie udusili, czarny cienkopis. Tak fajnie pisał. 03. Czarny cienkopis, chociaż w takiej oprawie. Czarny 0,6 mm, dosyć grubo pisze. I takie fajne pióro kulkowe, ciężkie. Myślę, będzie mi się fajnie używało. Dwa stabilo zakreślacze Dorota wybrała. Dostałam kartkę bardzo ładną, chyba ręcznie robioną. Taką śliczną, już od Lucyny. Bardzo ładna, taka trochę koronki. Tutaj takie o, taka folia. Bardzo fajne. Podkładek kupiłam multum, bo były po złotówce. A u mnie podkładki to wiecie, mam taką świąteczną. Mam azalisz taką lawendową. Mam wrażenie, że ona jest podwójna, ale chyba nie. Mam taką z lawendą i taką z lawendą, jeszcze takie lawendowe. Podkładeczki. To fajna sprawa. Dziurkacz do etykiet. Kredę. Dlatego, że będą konsekrowane kredy. Słuchajcie, będę robić kredową magię. Bardzo przydatna rzecz. O, już mamy. Także taki ładny bardzo. Czarny papier. Dlatego, że jak robię dla Was runy, to ten czarny papier się przydaje. I jeszcze na tym jarmarku, słuchajcie, te dwa portfele, które konsekrowaliśmy. Bardzo fajny, jeden z Indianinem. Środek ma ładny, on już jest zapakowany po tej konsekracji. Także słuchajcie, no bardzo mi się podoba. Skórzany, wege. A drugi na takie drobiazgi, laleczki i różne inne rzeczy. Także takie zakupy jeszcze były. A ja się już z Wami, moi kochani, żegnam, rozpromieniona, rozchodzona, przewiana wiatrem i mrozem. Było świetnie i chciałam Wam życzyć dobrej nocy, fajnego popołudnia, bo oglądacie po południu te vlogi i do zobaczenia w kolejnym odcinku Vlogmasu. Pa, pa, pa!